No cześć. FM Skyda. Gra Protossem, Platyna, piąty poziom. W sumie tak jak ja. No i Berserk Vestige. To na pana, którym będziemy grać. Wiecie co, dla odmiany zrobię sobie może proxy gate'y. Tak ostatnio jakoś tak poważnie grałem. To dzisiaj proxy gate'y sobie raz zagram. No to jest raczej rzadko spotykana rzecz, zwłaszcza w hotsie, gdzie wszyscy są po prostu napaleni, żeby zobaczyć te nowe jednostki i w ogóle wszystko nowe. Więc ja tutaj będę chamski. Zrobię proxy gate. Mam nadzieję tylko, że on swojego pierwszego pylona nie postawi w ten sposób, że zauważy, że ja tam przyjechałem do niego. Co by było niefajne. A, udało się. Teraz możemy się chwilę probami pobawić, żeby lepiej je ustawić do zbierania, żeby bardziej efektywnie zbierały. To się robi, jak się łączy je w takie pary. Teraz widzicie tutaj i tutaj są dwie proby, które zbierają z jednego minerałka. Dobrze. Już jest pięknie wszystko. Jeszcze tylko jeden gateway. Jakoś tak z lewej strony go ustawimy. Ciach. No i fajnie. Pięknie. O, rany, telefon mi dzwoni. Ale nie odbiorę go. Bo są ten. Znaczy no w sumie bym odebrał, jakbym nie nagrywał. Ale nie chcę po prostu pauzować gdzieś iść i w ogóle robić problemów z pauzowaniem, zresztą on też pewnie by tam był przeciwny. No teraz właśnie zauważył, że coś jest nie tak. Przynajmniej mam taką nadzieję. O, właśnie zaczął skautować. No jedziemy. O, tego pylona sobie będę niszczyć na pewno. To jest mój pierwszy pylon do niszczenia. O, nie zniszczył mi probki. O Boże, nie, nie otocz mnie, nie otocz mnie. Tutaj prawie się dałem otoczyć i to by było akurat tragiczne w skutkach. No nawet nieźle mu tutaj się powodziło. No i dobra. Walczymy dalej. O właśnie, to jest to, o czym mówiłem. Się ludzie nastawiają właśnie na Heart of the Swarm. Się nie spodziewają proxy gate'u, więc no nawet działa ta strategia. GG. I to jest też taka mała okazja, żeby właśnie szybciej awansować w tych ligach i po prostu jak najszybciej tam dojść do tego mastera. No, zobaczymy jeszcze jego statystyki. 9-5, okej. Okay. Ale naprawdę sporo osób jest tutaj takich, które już kojarzę. Nara kojarzę, Lavaryf gdzieś chyba widziałem. Minimaf, właśnie na niego grałem, cały czas widzę, wygrywa chłopak. Sporo osób naprawdę się przewija. Wszyscy grają. No i GG. Jedziemy dalej.